Pijalnia Belweder, tak na chwilę, a przypadkiem tam weszłam, nie? Na początku byli mili, potem trochę gorzej, no ale się rozłączyłam. A wczoraj to w ogóle nie wiem, po co wchodziłam na ten przystanek Kozborowo. Słuchajcie... Widziałaś, Ela, że już jest nagranie z tego twojego pobytu na Belwederze? Tak, tak, no właśnie widziałam, no. Szybko, nie? Słuchajcie... Sprawa wygląda tak, że ja nie wiem, co ten Marek robi na tym przystanku Kozborowo. Ja w ogóle nie wiem, o co w ogóle chodzi. Ja nie wiem kompletnie. Ja nie wiem, to jest jakaś masakra. Elu, nie mówiłaś, że się od niego odcinasz? Właśnie, po co się dołujesz dodatkowo, czytając to wszystko? Wiesz, Marek to jest chorągiewka, no. Słuchajcie, no, dokładnie jest chorągiewka. Powiem. Musicie mi znaleźć jakiegoś chłopaka nowego. I to od jutra. No ale po co ci od jutra? Najpierw to się wylecz z Marka, dopiero potem zaczynaj z innymi chłopakami, no bo to jest bez sensu. Otóż to. Nie, już się wyleczyłam i się znalazłam wewnętrznie. No ale Ela, ty się nie wyleczyłaś, bo dalej go przeżywasz. Najpierw to wylecz się z jednego, daj sobie trochę czasu dla siebie, zrób coś dla siebie. Ale słuchaj, bo ja nie rozumiem tego. Bo ja coś mówię, że ja coś chcę, a ty mi mówisz, że ty chcesz coś innego, ale to jest czyje? Nie chodzi o to, nie. Ale ona ma rację. To nie chodzi o to, że ja coś chcę, my ci radzimy, żebyś ty zrobiła właśnie coś dla siebie. Nikt ci nie mówi, że ty masz tak zrobić. Tylko no mądrą... No ale słuchaj, mądrą decyzją był... Ale ja już tak zrobiłam. Ja decyduję. Ale Ela, spokojnie, bo nikt dla ciebie nie chce źle. Tylko chodzi o to, że... To ty sobie odpocznij i sobie tam za rok znajdź faceta, a ja sobie chcę znaleźć jutro, no mam prawo? No ale myślisz, że to będzie dla ciebie zdrowe? Tak. No nie wiem, czy tak z kwiatka na kwiatek to jest dobra decyzja, no ale no rób jak chcesz. Wiesz co, przepraszam cię, bo ja cię chyba zablokuję, wiesz? Ale nikt tutaj nie mówi nic złego na twój temat. Ale ja decydować o sobie, czy nie? Ale możesz, oczywiście. Słuchaj, bo ja się czuję jakbym z moją matką. Ale co to chcę blokować? Ale no słuchaj, Ela, możesz mnie blokować. Nie, bo jak ja rozmawiam z moją matką, to ja na przykład mówię, że ja chcę iść do sklepu, a ona mi mówi nie, bo będziesz teraz ubierać ziemniaki, no nie? Ale nikt nie mówi nie. Ela, zacznijmy od tego, że nikt nie mówi nie. My ci chcemy poradzić coś dobrze, żebyś ty faktycznie gdzieś tam sobie pobyła ze sobą. Powiedzcie mi, kim jest ta osoba, bo chcę ją zablokować, nie chcę jej u mnie na serwerze. Elu, ale na tym polega przecież dobrze mówi. Nie wiem, ale nie chcę tej osoby. A ja się w ogóle wyłączę, skoro ja nic nie mogę powiedzieć. Może ja przyjdę za 10 minut, dobra? Dobrze, Elu, będę siedzieć cicho. Dobra. Może ta dziewczyna sobie teraz porozmawia, a ja wbiję za 10 minut, dobra? Ja nie, się wyłączę. My cię słuchamy. Ja wrócę za chwilę, to niech ta... Tyle zostań. A ja wrócę za chwilę, dobra? Zachowujesz się jak dziecko. Dobra. Nie, no bo ja chyba przeszkadzam, nie? Ela, nie, spokojnie. Elu, wszyscy cię słuchamy. To była rada. A kim była ta osoba? Ja chcę ją zablokować, nie chcę z nią rozmawiać. Możecie... Ale, nie... ale dobrze ci radzi. Ale nie chcę... Ale ja nie chcę żadnych rad. Ale to jest tylko jej opinia, spokojnie. Kiedy by się nauczyć, ale że ja nie chcę nie radzi. Rad, ludzie, ja jestem dorosła. Dajcie mi się ten spokój z radami. To po co tu przylazasz, jak nie chcesz rad? Chcieliśmy dla ciebie dobrze. Dobra, słuchajcie. Nie chcesz słuchać rad? Nie jest tak, no przychodzisz ja tutaj i gadasz o Marku. No, błagam cię. Wiem Eli, tak? Tam te osoby, które będą chciały rozmawiać, będą przyciskać sobie przycisk. Opuszczam ten kanał. Do widzenia, dobranoc. Jestem na... To sobie na... Zapraszam na kanał... Do widzenia, dobranoc. Ja pierdolę. Ale masakra. Nie no, szybkie to było, słuchajcie. Czekaj. No, nie gorzej niż życie. Radzić, a ona nie. 10 minut, kurwa. Aż ja się odezwę, tu jest strach się odezwać, naprawdę, bo no, dokładnie. Była pana, dokładnie. Była pana. No jest tutaj. Czy ja jestem może na gangu Eli Gavin? Nie, no, jest swoim serwerem. Nie, bo ja może mam jakąś schizofrenię, ja chyba pomyliłam serwery. Nie, jest swoim serwerem. Dobrze, trafiłaś dobrze. I dobrze, tak? Wiesz, że swój.
A jestem na moim własnym serwerze, tak naprawdę? Tak. No, aha. No to wychodzi. Jak widać. Aha, czy to jest mój własny serwer, a nie wolno mi się odezwać, tak? Ale nikt ci nie mówi, że nie możesz się odezwać. Tak. Musimy ci poradzić. Widzisz, Ela, na pijalni było lepiej. Ale może ja nie chcę rad, ja jest północ, nie chcę, żeby mi nikt... Ja sobie tylko tutaj nie wiedzieliśmy, że nie chcesz rad, na tym polega dialog. Nie wiedzieliśmy, że nie chcesz rad, już nie będziemy się odzywać. Nie, no. Chciałam sobie po prostu wejść o północy, powiedzieć, jak się czuję. Nie chcę żadnych rad. Dobrze, to dobrze. Słuchamy monologu. Mam wyjmane na rady. Rady sobie zachowajcie dla sąsiadek, mamusi, siostrzyczki, koleżanki. Ja nie chcę rad, nie chcę. No, thank you. Okej, nie ma. Już do nas dotarło, możesz mówić. No kurwa, no nie chcę, żeby o 24 mnie ktoś pouczał, nie? Mogę nie chcieć. Oj, dobrze, Ela, poddychaj, uspokój się, chwilkę. Ela, czy to było pouczenie? No. Ale czy ja w ogóle, ja tu jestem parę minut, czy ja komuś coś radzę? Wy naprawdę jesteście jakimś... Wiesz, Elu, no dyskusja polega na wymianie poglądów i to niekoniecznie są rady. Też się za to łączę, dużo ludzi przychodzi, jak nie do końca też zawsze rozmawiasz z samymi gangusiami, tylko przychodzą też różne osoby skądś tam, które chcą robić dymy, więc nie może zawsze się sugerować tym, jak ktoś się tam raz odezwie z czymś nie tak, bo no wiesz, że tak powiem, jakich ludzi przyciągasz też, no nie? No to prawda. Także Elu, no nie wiem, czego się spodziewałaś, każdy rozumie, że masz zły humor, ale... No jeśli nie chcesz tutaj być i będzie to dla ciebie uciążliwe, no to przecież nikt cię tutaj nie zatrzymuje. Po prostu będziemy siedzieć już cicho, niech Ela powie, co tam jej leży. Nikt nie będzie już dawał żadnych rad, nie chcieliśmy dla niej źle. No i superancko. Papierem. Ela, skończyłaś na tym, że szukasz chłopa, to kontynuuj. Ela, jesteś? Nie no, Ela tu siedzi, ale słuchajcie, podsłuchuję tylko. Chyba wyłapuję osobę, które o niej źle mówią. Tylko, że nikt tutaj źle o niej nie mówi w tym problem. No właśnie. Ja miałam kiedyś tak, że miałam taki związek z facetem. Now recording. Strasznie się w nim zakochałam, ale on mnie zostawił i uświadomiłam sobie, że ja kurde wolę nie mieć żadnego związku niż związek chujowy. No i widzisz, to jest twoje zdanie i nie radzisz nikomu i jest super. Cieszę się, że teraz jest ci lepiej. No lepiej. Jest lepiej? Jasne, pewnie. No to cieszę się bardzo. I, no i brawo dla ciebie. W rozmowie. A nie, żeby sobie narzucać. No Ela nie wiem, dlaczego pomyliła. Bo trzeba myśleć o sobie, a nie o kimś, no nie? No wiesz, no. Ale bardzo się bazuje na własnych doświadczeniach. To tak naprawdę nie wiem, w takich dyskusjach ad personam najczęściej występuje. Jeśli to nie są jakieś takie, wiesz, debaty. Także jest, z radami, ja mam takie pytanie, jak ci minął dzień? No właśnie, Ela mówiła, że jest źle minął dzień, nie ma humoru, ale nie wiem dlaczego. Też nie ma co dociekać, nie? Nie no, myślę, że jak będzie chciała powiedzieć, to powie, nie? No, a na razie nie muszę słyszeć. Przynajmniej pogoda jest fajniejsza. Przynajmniej tu w Krakowie. Kurczę, no martwię się o tą Elę.
no słuchaj, dorosła jest, no myślę, że jak jest zalogowana, słyszy nas i to jest jej wybór, nie? Znaczy, wiesz co, to nie chodziło ogólnie, tylko chodziło o to właśnie, że poszła, ale to bardzo miłe. No w takim razie, jak wam minął dzień? Chujowo. Ale pogoda za to ładna. No pogoda za to ładna, w Poznaniu zajebista, 20 stopni dzisiaj było. No, pojutrze już się zepsuje. Na weekendzie podobno też mamy po 20 w Poznaniu, więc... Więc liczę na to, że na weekendzie będzie zajebista. No, weekend tam ma być chyba 11 stopni, jeśli się nie mylę. W Poznaniu? Po 19. A to no zazdroszę Poznaniowi. Kielce pozdrawiają. O, pochodzi do tego. Dziękuję. Do pizzy w Kieleckim, no nie? No, no, dokładnie. Pojedź sobie na Świętokrzyskie, to wtedy będziecie tak piździć, że... Mam rodzinę tam, więc wiem, jak tam piździ. To współczuję. Ej, ale słyszycie, jak ktoś ma strasznie wkurwioną klawiaturę? Albo ktoś coś gra? Sorry. Ligę grał. Pisze elaborat. Doktorat pisze. Doktorat też może nie być. O, sorki, że się wpinam. Mogę pytanko, bo ja na chwilę musiałam się przełączyć z kompa na telefon i wróciłam i Eli nie ma. Coś się stało, że wyszła? No, nie odzywała jest. Się, ale tutaj jest. A, jest. To może jeszcze wejdzie, tak? Znaczy, ona jest tutaj na tym kanale głosowym, tylko się nie odzywa. Aha, aha, czyli czekamy, aż wróci do rozmowy, tak? No myślę, że wróci, ale jeśli nie, to trochę będziemy czekać na marne. Wiesz, no, to czekam jeszcze jakieś, jest jakaś nadzieja, no bo jest tutaj faktycznie. Ona się zdenerwowała, dlatego teraz siedzi cicho. Aha, no dobrze. Nadzieja umiera ostatnio, pamiętajmy. Dokładnie, tak. Albo może wzięła sobie nasze rady do serca i poszła na dzień spa po prostu. No. O. Nie, nie, słuchajcie, jestem. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Bo sobie tutaj polowałam na jedną osobę, która powiedziała, że nikt mnie tutaj nie trzyma i nie muszę tutaj być. I sobie kto zapamiętałam... Kto ci tak powiedział, to, Ela? No, jeden powiedział. Nikt cię tutaj nie trzyma. I ja sobie polowałam na ten głos i sobie właśnie zablokowałam tą osobę, dlatego że to jest mój serwer i jak ona do mnie, dlaczego ona do mnie mówi, że nikt mnie tutaj nie trzyma, jak to jest mój serwer, więc już teraz nikt jej tutaj nie trzyma, bo już ona nie należy do tego serwera. Tylko, że to była ta dziewczyna taka, o takim spokojnym głosie, która się dużo wypowiadała. Jesteś pewna, że odpowiednią osobę zbanowałaś? Dziewczyna tak. Miała nick Wong. Jesteś pewna, że to ona tak. Powiedziała? Tak. Mm. Ona tak dużo takich mądrych różnych rad. Tak, ale no. Ona nie, ona ci, ale ona ci źle nie życzyła. Ona lubiła z tą rozmawiać, ja ją znam prywatnie. Ona się tutaj wypowiadała też dużo. Wiem, no, ale weszłam sobie, chciałam się odezwać, a ona mówi, wiesz, no nikt cię tutaj nie trzyma, nie musisz tutaj być, nikt cię tu nie trzyma. Więc teraz już jej nikt tutaj nie trzyma, no. Ale wydaje mi się, że to nie było w żaden sposób negatywnie do ciebie nastawione. To było raczej no, tak, że... No nie powiedziałam tego w swojej wierze. Żeby się nami ale ja to odebrałam, wiesz, weszłam sobie, a ona mówi, wiesz, nikt cię tutaj nie trzyma, możesz sobie iść. Nie, wydaje mi się, że ona właśnie miała taką intencję, żebyś nie męczyła się na Marii, że nie chcesz... Ona na moim własnym serwerze, a ona mówi, że nikt mnie tu nie trzyma. Ale Ela, jej nie chodziło o serwer, tylko o głosowanie. Nie zrozumiałaś, Ela. Tak. Dobra, nieważne, nieważne, ważne, że Ela jest z nami. Nieważne, ważne jest to, że mi się to nie spodobało i ją zablokowałam, no, przykro mi. Dobra, już nie rozruszajcie. Przejdźmy do rozmowy normalnej już tam. Mogła, co było, to minęło. Nie musiałam mi mówić, że nikt mnie tu nie trzyma, nie? Bo ja przecież mam prawo tutaj być, nie potrzebuję niczyjej zgody. No ale weź się nie przejmuj, no przyszła, poszła, wiesz. No tyle. Wiem, no ale mówię właśnie, że przepraszam, że tak mówię, nie? Ale mam prawo tutaj być, nie potrzebuję niczyjej zgody do tego, nie?
Bo ja mam pod palcem wszystkie bany. Przepraszam, że tak mówię, ale ten, zdenerwowałam się, że ona tak powiedziała, no. Ale ona różne rzeczy takie mądre mówiła, nie? Ale ogólnie to... Nie wiem, kto to jest. Ktoś powiedział, że zna ją prywatnie, tak? Tak, ja ją znam prywatnie, bo właśnie na drugim czacie z nią rozmawiam i ona zawsze, ja akurat znam ją, ona się zawsze angażowała, tutaj się wypowiadała i też chętnie z tobą rozmawiała i ona powiedziała, że chodziło jej o to, że nie powinnaś robić czegoś wbrew sobie i rozmawiać z nami, jeżeli nie masz na to ochoty, że my cię do tego nie zmuszamy i chodziło o to, nie chodziło jej o to, że to nie miało być w żaden sposób negatywnie nastawione, bo ona do ciebie nie jest negatywnie nastawiona w żaden sposób. I im powiedziała, że po prostu musiała się źle zrozumieć. Chodziło o to, żebyś się nie męczyła. Ale jeśli nie męczę, to teraz już nikt mi nic nie mówi i się fajnie czuję. No tak, ale wtedy po prostu, jak się zdenerwowałaś, to ona po prostu chciała ci powiedzieć, że nie, ja wiem, po prostu dla komfortu, że nie musisz się męczyć i rozmawiać z nami. To nie miało być negatywne. I ona właśnie napisała do mnie teraz, że nie wiedziała, o co chodzi, bo zawsze z kulturą się do ciebie odzywała, zawsze z chęcią z tobą rozmawiała, a teraz dostała bana. No nie wiem, no. Tak mi się wydaje, że ja jestem polonistką, nie mam problemów ze złym rozumieniem, jak ktoś do mnie coś mówi, no. Chodzę na przykład... W żaden sposób źle zrozumiałaś ton. Słuchajcie, tak, wyobraźcie sobie tak. Wchodzę do lokalu, gdzie byłam zaproszona, no nie? A jeszcze w dodatku jestem właścicielem tego miejsca, nie? Otwieram sobie drzwi, mówię dzień dobry. Co tam słychać, nie? A ludzie sobie tam akurat gadają, ha, 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 ha. I ja mówię, że ktoś tam coś tam mi radzi, nie? Ja mówię, nie, nie chcę, nie, nic mi nie radźcie. A jakaś kobieta, która siedzi przy stoliku pod oknem, mówi, no wiesz, nikt cię tu nie trzyma. Ale sama powiedziałaś, że może wyjdziesz, tak? Więc już przeszłam. Ale dziewczynie w ogóle nie chodziło o to, żeby ta dziewczyna po prostu urazić. To nie było żadne negatywne. To nie sądzę, że to był jakby potrzebny ban, bo ona dobra, nie ma komu tłumaczyć. No nie, nie, ale dałam taki przykład. Nie wchodzę z ulicy, nie, tam są ludzie. Ale ona może powinna powiedzieć, o, fajnie, że jesteś, porozmawiaj z nami. Nie, o, te, fajnie, Elu, bardzo cię lubię. No nie wiem, no coś takiego, nie? Kurde, to takie trudne było. Zawsze się witała od niej. Też mówi teraz, napisała, że nawet ci z czymś pomagała ostatnio. Przed chwilą napisała z jakimś nickiem czy czymś, ostatnio pomagała. Nie wiem, no jakby jak uważasz, po prostu ja widzę wiadomości od niej, bo ona tutaj aktywnie się udzielała i chce być na tym gangu. No wiem, wiem. No co to mi? No i co, to się zastanowię, może ją tam odblokujemy, no ale na razie ją wyciszyłam. Słuchajcie, a co tam, jak się czujecie? Co tam słychać? Ja dzisiaj spadłam z konia i mam obite biodro. Ała. O nie. Ja dzisiaj mam bardzo dobry humor, bo cały dzień odpoczywałam. Co to za koń był? I to samo myślałam. Koń Rafał jak nic. Ja bym chciał z takiego konia też spaść. Jakie świntuchy. Było nie jeździć tak gwałtownie. We mnie wskoczył pies, który się wytarzał w szambie, więc spoko. No, to miałeś najlepiej. Szambo jest drogie. A jest z nami Michał Świderski? A mój moderator? Michał może jest na koniu. Siedzi i się nie odzywa. Inkognito. Mówił. Michał jest na koniu. To było dobre. Jestem. Bo chciałam się ciebie zapytać, bo na tym kanale Eli, to tam wiesz, jak ludzie chcą coś powiedzieć, to przyciskają taki przycisk. Myślisz, że to jest dobre? Może by z tego zrezygnować? Nie wiem, jak uważasz? Można wyłączyć tą opcję? Nie, oni nie mogą dawać. I tak muszą poprosić o głos, tak czy siak. I jeden z moderatorów, czy ktoś tam udziela tej osobie głosu i wtedy ona może przemawiać, no nie? Po tym, jak my damy tam udział głosu. Ale Ela nie mówi o podium, wiesz, chyba tylko o... Nie, nie, nie. Chodzi o te rozmowy z Elą. I tam... Rozmowy z Elą? No tam wszyscy mogą chyba rozmawiać.
Co tam nie, jest no i taki był. I taki był problem, że jak ktoś chce coś powiedzieć, to musi dotykać tego mikrofonu palcem, wiesz? I na przykład jak ktoś puszcza, no to przerywało mu wypowiedź. No nie, ludzie tak niestabilnie tą ręką ruszali, często im się puszczali paluszek. Może by z tego z drugiej strony było tak właśnie, że jak nie trzeba było naciskać, to wszyscy nadawali wszystko, bo jakieś dźwięki u nich leciały w mieszkaniu, bo tamto i rozumiesz, jakby to wszystko zakłócało wszystko. Aha. I po to to właśnie jest, że tak jednak okazało się lepiej, wiesz? Na początku mieliśmy tak, że każdy mógł nadawać bez naciskania i był chaos. No, popieram. A to się w ustawieniach kanału w razie czego zmienia? Gdzieś tam to było w opcjach, ale nie powiem ci teraz dokładnie, o którym miejscu. No, mogę ale zobaczyć. Ale ma rację, lepiej tak jest. Na razie sobie jesteś, bo tak to całe mieszkania wszystkim słychać. Tak. A, czyli nie wycofywać się z tego? Nie zostanie tam tak, jak jest, bo tak jest według mnie najbezpieczniej. No nie, jeżeli będziesz miał ochotę, to kiedyś tam to się zmieni, ale nie już teraz na szybko, no nie po prostu, na spokojnie. To się kiedyś najwyżej... Ale mówię, nie ma, według mnie nie ma po co tego zmienić. No tylko, że ludzie narzekają, że muszą dotykać palcem, a jak ruszają tym palcem, to puszcza dźwięk. Przerywa wtedy dźwięk. No, powiem ci tak, no ale z drugiej strony, jak nie naciskają i cały czas mają możliwość nadawania, to mówię, to bardzo dużo dźwięków na siebie różnych nachodzi, bo nikt nie siedzi. Ktoś sobie słucha muzyki, ktoś beka, ktoś coś tam i wtedy jest bałagan straszny. Czyli Ela, po co oni ruszają tym palcem? Muszą naciskać, bo sobie trzymać. To po co innym palcem ruszają? Czyli tak jak... Jezu, czy ja jestem taka zboczona, bo mi się ruszali palcem, znowu z czymś kojarzy, tak jak jadę na tym koniu. O matko Boska. Czemu ty ruszają? Witaj w klubie. Witaj w klubie. Ela, czy jak nagrywasz głosy na Messengerze, to lata ci palec? Boże, na grubo. Latającym palcem. Nie, palec lata, to jak mam ochotę. Ktoś zgłasza do Eli, że ma latające palce i się zastanawiam, co to za w ogóle jakieś dziwne zjawisko. To jest jakaś jednostka chorobowa. Że palec nie może zatrzymać się w miejscu i wiesz, dla tej osoby jakby ciężko zmieniać ustawienia serwera, no bo to... Nie kiedyś... no, jak masz... Jak jakiś masz delirium po prostu. Palec, to nie wiadomo, gdzie wyląduje. To jest erotyczny Parkinson. Jak mówię, przez 10 sekund. Albo delirium. Myślę, że każdy umie utrzymać palec przez 10 sekund na telefonie i nagle on nie ląduje mu na suficie po 10 sekundach, bo nie da. A utrzymujecie palce na myszce? Palec, grzebalec. Palec na myszce. Ja jestem bardzo zboczona. Michał, ty tu masz same dziewczyny jakieś fajne na tym dzisiaj na tym kanale. O, przepraszam, ja jestem kotem. Oj, zachciało mi się paluszków. Beskidzkich. Beskidzkich. Błagam, nie mówcie o jedzeniu. Paluszki. Mówicie z makiem czy słone? Ja z pieprzem. Cebulą. Cebulowe są najlepsze. Cebulowe. No, z cebulą są najlepsze. Cebulą. Słychać mnie w ogóle? Tak się zapytam z ciekawości. Mamy tu same babki. Porozmawiajmy sobie na jakieś hot tematy takie. Michał nam wybaczy. Na pewno. Michał to się cieszy. Macie te regularne cykle? Michał, nie podsłuchuj. O facetach, poobgadujmy facetów. No to jestem. No. Też jestem za. Jak zmusić faceta do ścięcia siwej brody? Jak w ogóle zmusić do ścięcia brody? Zrobić więcej nie dasz. Nie ścina brody. Brodę oddaje. Nach. Co oddaje? A słuchajcie, a czemu chcecie ścinać brodę, a nie można po prostu tej brody... Michał, ja ci wybaczam. Nie można, bo on jest za bardzo męski na farbowanie i olejki, absolutnie. I to musi być takie sterczące, takie chuj wie co, tak? No, dokładnie. Nie mówię o całkowitym ścinaniu, tylko wiecie, takim po bokach, żeby nie miał takiej rozrośniętej na boki. Nie, to na boki nie ma, ale w dół ta kozia broda mu tak wystaje i tam są takie dwa siwe paski i to tak paskudnie wygląda, jakbyś cyce kozy doiła.
Odpędnij mu jakiś. Przepraszam, a co ty tam doisz na twarzy? Ja nic nie doję. Pytanie, czy on doi? A to jest twój facet. No mój facet, no. No to powinien posłuchać. Weź mu sama, obetnij to. Jak kiedyś obciął te wąsy, to sobie zrobił takie wąsy a la Trynkiewicz i myślę, że lepiej nie. Może niech ona sama nie obcina, bo będą jaja. Obciąć wąsy czy to jaja? A la Trynkiewicz. Nie, no, no nie, naprawdę. Na jajach mu obetnij. Na jajach wąsy zrobić? No Ela, powiedz mi, no, co tam? No, skoro mówisz, że ci się nie podoba, no to powinien to jakoś odnieść się do tego i zgodzić się, żebyś mu to poprawiła. A to wiesz co, on zgolił te wąsy, tylko że najpierw zgolił, tak jak ci mówię, na tego Trynkiewicza, a potem zgolił w ogóle całą brodę. Ja chciałam, żeby on skrócił tą brodę i wyglądał jak, no cóż, pizda, no. To może lepiej, żeby tą brodę miał jednak. Może umów go do Barbara po prostu. Nie, co ty, on to sobie sam goli tą brodę i jest taki, a idź ta z nim. Facet z brodą dwie korzyści, peli, że dupę. Powiedz, że jak się nie ogoli, to ty też się przestaniesz. Jak on nie ogoli wąsa, to ja zapuszczę wąsa. Dokładnie, ale tam się on nie chce. No, egzotycznie by to wyglądało. A ja bardzo feministycznie. A ja bym sobie kredeczką, taką kredeczką jak do brwi malowała takiego wąsika, jak przychodziła do domu, no bo wiadomo, idziemy do pracy, to nie, ale przychodzisz do domu i żeby on tak cię widział z takim wąsikiem, wiesz, zamalowanym i cześć kochanie, daj mi buziaczka. No i jeszcze monobrew do kompletu, nie? Ciekawa jestem, czemu był taki szczęśliwy. Ela, jak u ciebie z zarostem u facetów? Ty lubisz brodę, czy nie lubisz brodę? Mi się spodobał ten twój wąs. Nie, ten wąs nie jedną trząs. Nie, ja tylko lubię taką brodę tam parodniową i że ona tam rośnie przez jakiś czas, to jest fajne, ale jak już się robi za długa, to już mi się nie podoba i wtedy wolę, żeby ściąć i żeby od nowa rosła. Czyli taki trzydniowy zarost lubisz? Nie, no może być taki nawet do 2 tygodni, do 10 dni, a potem żeby już ogolić znowu. A to po 2 tygodniach to już taka broda się w sumie robi. No, Mikołaj Święty. Po 2 tygodniach jeszcze tak nie taka duża. Na moich nogach po 2 tygodniach to już broda. Tak? Mam the same. Na nogach to już po 2 tygodniach to już jest dramat. The Santa Claus is coming. No, tylko na nogach. Krzyw w innych miejscach. Laserowe zrobić usuwanie tego owłosienia. A ile to kosztuje? Dużo. To laser kosztuje oczywiście dużo. A pewnie boli. No, ale też, no, nie? Spokój, powiem wam, że zrobiłam sobie... Co? Boli pewnie, no nie? Czy nie? Takie coś. No jeżeli robisz bikini, to w chuj boli. Ojej. Ojej. Ale łydki czy tam pachy, no pachy też są takie, ale spoko, nie? Najgorsze jest bikini. Ale powiem wam, że to jest święty spokój, Boże Święty, przez cały rok prawie nie myślę o tym, że się boli czy cokolwiek. A ile to kosztuje? Ojej. No. Boże, nerkę. Moje nerki, moja wędroba już nie są do oddania, więc nikt by ich nie chciał, nie? No, jest jakiś koszt, no, ale no taki też nie mały w sumie, bo nie wiem, tam chyba ja pierdolę, chyba za była jakaś promocja, chyba za dwie partie, czyli tam bikini za jedną sesję, tam jakieś 200 zł płaciłam. No, a to dobra, to około 500 zł za całość. Ja to myślałam, że w tysiące. No, ja też myślałam tysiąca. To 500 to jeszcze do przeżycia. Ale bo to jest tak, że... No, dokładnie, bo to jest tam chyba z 5 czy 6 razy, zależy kto ma jakie ogłosienie, ale z 5 czy 6 razy na jedną partię. I jak tam się dorobię w promce, to spokojnie można się w tym zmieścić. Więc to nie jest jakieś tam, wiecie, miliardy czy coś. Ja uważam, że... Tak, w sumie, wiecie, koszt maszynek na cały rok.
No to ile czasu się oszczędza, no nie? No. Bo ile się no. czasu spędza na tym alignment. I chciałam widzieć Gładka. To boli, tak? No bo to, wiecie, takie przepalanie, nie? I tak nawet śmierdzi. O Jezu, to ja chyba nie. Chyba dziękuję. To ja sam no mogę sama wypalić. Ty możesz sobie sam wypalić. Taką wypalarką, nie? A ja o tym samym pomyślałam. Mi pod pachami. Przyjdę do mojego chłopa i powiem, kurwa, płonę. Ej, no dobra, tak z innej beczki, czy kiedykolwiek miałyście gdzieś to włosienie zdejmowane woskiem, bo to mnie najbardziej zastanawia. Nigdy nie miałam, a widziałam te filmiki, gdzie ludzie się składali wręcz z bólu, więc co wy o tym sądzicie? Ja się kiedyś z kolegą polecam, ujarałem i goliliśmy się woskiem pod pachami. Nie wiem właśnie co powiedzieć. Tak, trzeba będzie za chwilę i spać. Słuchajcie, a nie wiem, tutaj coś na moich skałach Twardowskiego, jakaś była impreza, tam było dużo ludzi. Dzisiaj jest jakieś święto? Wczoraj był 21 dzień, pierwszy dzień wiosny, nie? Dzisiaj jest jakiś dzień bratania Polaków z Węgrami, może to o to chodzi. Aha. No bo strasznie dużo się ludzi zeszło na tych skałkach, tam gdzie sobie chodzę kręcić filmy. Palili jakieś światełka, chodzili i myślę sobie, o co kurde chodzi, nie? Ale ten pierwszy dzień wiosny to był wczoraj, nie? Przedwczoraj chyba. Poniedziałek był dzień Wagarowicza, pierwszy dzień wiosny. Już 3 dni temu. No, chyba poniedziałek. Poniedziałek był dzień Wagarowicza. Dzisiaj jest 23, nie? Dzisiaj jest 23, czyli 21 było. Tak. Aha. Nie no, w radiu coś mówili o tych Węgrach, że dzisiaj jest ten nasz święto Węgr. Nie, czwartek zrobił, w środę 23, aha. No, będę robić live'a w piątek. Muszę gdzieś wymyślić w innym wnętrzu, coś wykombinować, nie wiem. Czy tam jakąś scenografię sobie przebudować. Elu, a powiedz, ty oglądałaś jakiś film kiedyś na Netflixie? No nie, bo ja nie mam Netflixa. Bo tak sobie pomyślałam, że w sumie nie byłoby to głupie, gdybyś na przykład zrobiła jeden odcinek na temat jakiegoś filmu i zrobiła taką serię, no nie? Że oglądasz na przykład tam 5 czy 6 odcinków serialu i jeden odcinek vloga, o, to jest taka recenzja jednego odcinka. No, ale to pasuje wtedy pobrać te filmy też, nie? I tam po prostu wykorzystać jako do tego materiału, nie? No, tak, tylko dużo osób używa zwiastunów na przykład. Tak. Ale to by była spoko seria jako taki dodatek. No. Bo nikt by się do ciebie nie przypierdalał o żadne kontrowersje wtedy, a też robiłabyś coś nowego, nie? I to by było spoko. No, tylko bym się musiała zastanowić, jak to robić, ale nie jestem pewna, czy to mnie pasjonuje, wiesz? Bo mnie właśnie te kontrowersje pociągają. Jest taki film, oceniać. Trochę nudno. Ale wiesz, to chodzi bardziej jako dodatek, nie? Tak. Możesz mówić kontrowersyjne rzeczy o filmach, które wszyscy lubią. Albo szukać kontrowersyjnych filmów i seriali. A co się dzisiaj wydarzyło w ogóle ciekawego? Nic. Ale pytasz o wydarzenia z poszczególnych tutaj uczestników życia, czy tak ogólnie na internecie, co się wydarzyło, czy... No, na naszym Discordzie. Jakieś ploteczki, co? Oprócz tego, że Michał wrócił jako admin, to chyba to była największa sensacja, a tak to tutaj się że chyba raczej nic się nie działo. O, właśnie miałam pytać o to. Nie siedziałam tak dzisiaj.
No, co tam? A wy się dobrze czujecie, bo ja... Michał... A mogę Elu zapytać, co się stało, że Michał znowu wrócił? Bo tak zauważyłam, że... Znaczy, ja w ogóle Michała uwielbiam. Tak bez żadnej... bez żadnego tam wchodzenia w tyłek mu i tobie. Natomiast tak widzę, że tak troszkę to tak... Nie wiem, nie do końca mu ufasz cały czas. Gdzieś cały czas jak wypada, no to ten Michał gdzieś tutaj jest taki... Jest, nie jest, jest, nie jest. I moje pytanie po prostu, co się dzieje? Co takiego? No, ale trudno mi się wypowiadać, bo Michał jest z nami, nie? Co się stało, że dzisiaj mu zaufałaś, a wczoraj wieczorem nie ufała, nie? Bo Michał jest z nami. Ale nie uważasz, że to będzie fajne? Skoro, znaczy uważam, znaczy moje tylko zdanie, nie? To jest takie skromne zdanie, że dobrze będzie, jeżeli chyba on to usłyszy po prostu, żeby wiedział, co poprawić, tak? Jeżeli coś odpowiada, to nie. Michał i tak słyszy na YouTubie na przykład. Także co za różnica. No wiem. Słuchajcie, no... Po prostu... No tak, no nie do końca mu ufam, no. I dlatego... Tak jak Markowi. Nie, teraz tak jakoś... Z tego, że po prostu Michał ma czuje miętę do ciebie, tak? To może być tego powód? Po prostu nie daje mi spokoju fakt, że on siedzi ciągle na tych różnych hejterskich grupach i tam czyta te wszystkie komentarze, z tymi ludźmi dyskutuje. No to nie jest normalne, bo ja na przykład w ogóle na żadnych takich hejterskich grupach nie siedzę. I on tam zawsze wie, co tam ktoś coś pisze złego. I to mnie niepokoi po prostu. Ale nie sądzisz, że to może być taki research jego, że on chce ciebie ostrzec przed tymi ludźmi? Oczywiście. Też tak uważam. Nie, myślę, że fakt, że on tam należy, tak bez problemu z tymi ludźmi się integruje, to może świadczyć o tym, że jakoś z nimi jest w jakichś relacjach. Bo na przykład była taka sytuacja, że był ten serwer na Discordzie. Był serwer na Discordzie, ten Gavin Porter TV i on nagle go tam ustanowili adminem i on tam ludzi usuwał, coś tam robił, nie? A to była taka grupa, która mnie hejtuje. No i teraz... Czy oni by mi dali administratora na tej grupie? Nigdy. Bo jak ja tam w ogóle dołączyłam, to mnie zbanowali po tygodniu. No a Michał tam był i w pewnym momencie dostał rangę admina. No a mnie po tygodniu wyrzucili na zbity pysk przykładowo, no nie? Więc to nie jest tak, że rangę admina dostajesz przypadkiem. Ja nie wierzę w przypadki, nie? Więc skoro on dostał tą rangę, to musiał się czymś wykazać. Czyli na przykład w inteligentny sposób wyśmiewał mnie tak, że dla postronnej osoby to nie było wyśmiewanie, a hejterzy wiedzieli, że on jednak krytykuje, nie? Ale ja uważam, że on po prostu jest strategicznie fajny w tym, co robi. Ale to są tylko moje... Przepraszam, że tak mówię. Słuchajcie, sami się dopytujecie, nie? Więc tego się boję, nie? No bo... Nie, wszystko jest okej, ja tam nie wiem, bo ja nie śledzę, ja mam to w dupie wszystko, ale tam mi ludzie przysyłali jakieś screeny, no nie, takich wypowiedzi, ale też zauważyłam, że Michał właśnie się tak dwuznacznie wypowiada, że niby dobrze, a właściwie to z tymi hejterami troszeczkę flirtuje. A to się tak nie da, bo ja na przykład z hejterami nie flirtuję. Jak jest hejter, nie, to ja od razu go wypieprzam, nie? No i nie dobrze jebać harterów. Nie ma żadnej kooperacji, żadnej współpracy z mną, nie? Coś mi się tam nie spodoba, to ja od razu ban, nie? Natychmiast z buta.
No a on tam się przymierza, a może ten, a tu, a tu, a tu. I to jest takie dziwne. Ale dobra, to nie mówmy o tym. Słuchajcie, chodzi o to, że ja i tak nie mam innego administratora. Ale nie, no Michał jest fajny, on jest okej. Okay. Tylko po co on z tymi hejterami ciągle siedzi? Kurde, nie wiem, może te hejterki są jakieś atrakcyjniejsze kobiety niż my, normalne dziewczyny, które nikomu nie dokuczają. Jego pociągają takie dominy jakieś. Raczej nie każdy hejter jest hejterem. Niektórzy to po prostu używają konstruktywnej krytyki. To trzeba bardzo odróżniać. Michała pociągają chyba takie jakieś trolice, nie? Że one są takie z pazurem, z temperamentem. A tu są normalne, miłe, życzliwe dziewczyny, to on takich nie chce, nie? Tylko on chce takie chore, takie. No ale wiesz, jak wy jesteście kumplami, no to nie chce tam gada, nie? Ty też możesz sobie gadać z kim chcesz i on też nie będzie miał wątów do ciebie. Ale może Michał się interesuje po prostu mitologią nordycką. No, i lubi trolle. Gumisia. Nie. Słuchajcie, jest w tym głębsze dno, to was zapewniam. Ale jak dotąd nie zauważyłam, żeby Michał mi też szkodził w jakiś sposób, więc nie mam powodu z nim zrywać współpracy. No ale wiesz, gdzieś tam była informacja, że nie wiem, ja to czytałam gdzieś tam na jakiejś grupce chyba, że on namawiał ciebie, żebyś ty założyła sobie jakieś OnlyFans czy jakiś show up, no to wiesz. To raczej nie jest to dobra rada. Nie, to Michał mi właśnie do tego nie. A, to przepraszam bardzo, to nie wiedziałam, to źle zrozumiałam. Ludzie namawiali, mówili, że nie, że to jest pewne top secret, to w ogóle nie wypłynie, a Michał potem mówił, że właśnie ta youtuberka Natsu, no to ona miała jakieś takie OnlyFans czy tam coś innego, gdzieś tam przez kamerką występowała i to miało nie wypłynąć. No, ona występuje w tym Team X, występowała i to jest taki kanał dla takich młodszych odbiorców. No tak, ja wiem, słyszałam o tym. Poniżej 15 roku życia, i że w sumie dla takich dzieciaków występuje, a tu nagle się okazało, że ona jakieś kurde seks show w internecie i sobie tam do pochwy wkładała jakieś wibratory, nie wiadomo co. I to wszystko jest nagrane, no. To dla takich dzieciaków to jest szok, nie? Jej fanów. No wiesz, no teraz dzieci też prawda jest taka, że pornografia jest wszędzie. Że pełna gwarancja, bo oni tam mówią, że nie, to w ogóle nie ma szans, tego się nie da skopiować, a to jakoś potem wypływa. Ale w sumie to nieważne. Fajnie, że tutaj jesteście. Kurczę, ale ja nie wiem, co z tymi trollami. Słuchajcie, z trollami. Z trollami jest taka sprawa. Ja chciałam się przyznać, bo ja sobie piwo piję i mi się trochę język plącze. Wtedy mam nadzieję, że mi nie przyślą policji do domu. Najwyżej nie otworzę, nie? A jakie piwo pijesz? Ten. Captain Jack. Da ja okocim teraz. A to nie jest rum? Ja Heineken. Ten Captain Jack to jest, no, to jest jakiś taki rum jakby. Znaczy, nie, a, to jest chyba z rumem, rumowe. No. Z rumem, no. Bo one są takie ciemne i w różnych kolorach są. No i strasznie mi to smakuje. Ale to są takie mała buteleczka. No to zdrowie za tych, co piją piwo. Zdrowko, zdrowko. W efekcie nie pamiętam, co chciałam powiedzieć, że co ja mówię. Kurde, w ogóle pewnie nagrywają nas. Trzeba uważać, co się mówi, bo tak, jak ja na przykład nagrywam film, idzie live, to ja każde słowo ważę, żeby było ładnie, nie? Żeby nie powtarzać. A teraz nas na pewno nagrywają. No ale nagrywają, to niech nagrywają, no to będzie lepszy content na jutro, wrzucisz sobie na swój kanał i będziesz miała oglądalność. Będą zasięgi. Po prostu musimy jakiś hot, tak, jakiś gorący temat musimy wymyśleć, żeby się sprzedał, tak? Więc porozmawiamy o czymś, co jest takie, wiecie, gorące. Bo jak będziemy pierdzielić o trollach, to takie nudne dosyć, tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, czy to jest na miejscu, ale myślę, że najbardziej przyciągnie temat Marka. Nie wiem, czy Ela chcesz na ten temat w ogóle porozmawiać z nami.
A nie, 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 już nie chcę, nie, nie. Bo już rozmawiałam dużo. Nie, ja w ogóle jest taka sprawa, że zawieszam temat Marka. Okej. Okay. I na razie w ogóle nie będę tych filmów montować, co zrobiłam z nim, nic, w zdjęć. Bo mam takie zaległe, fajne bardzo filmy z Tatr, jak byłam z córeczką na feriach zimowych, więc sobie będę wrzucać je na kanał, jakieś współczesne rzeczy. A w ogóle nie wymieniam jego imienia po prostu. Nie, nie, bo już jestem totalnie zmęczona tym tematem. Elu. Ja myślę, że jeżeli masz możliwość taką, żeby usuwać ze swojego życia osoby, które cię męczą, które są nieżyczliwe dla ciebie, które zachowują się w sposób upokarzający, to trzeba to zrobić, bo tak samo jak z Discorda możesz kogoś wypieprzyć, to tak samo ze swojego życia i masz do tego pełne prawo. No, no, no właśnie, bo chodzi o to, że mam tam po prostu 10 bardzo fajnych materiałów takich na 10 filmów, nie, z nim, z tego wyjazdu, ale kurde, nie jestem w stanie usiąść i oglądać tego. W kontekście... Ela, jak ci idzie na tego dziennikarza tam na Ukrainę? Bo tak pytam, bo kiedyś wspominałaś i jestem ciekawa, czy to coś do przodu poszło, czy nie? Nie, nie, no tam wszystko w porządku. Na razie się zastanawiam, czy się w ogóle podjąć tego, bo to jest trochę skomplikowane. Także na ten temat się nie chcę na razie wypowiadać. Bo tam nie ma problemu. Takie... No, ale nie wiem, chyba nie pojadę, bo to jednak za problematyczne to jest. No pewnie byś się trochę bała, nie? No tak, no bo tam pojadę, kurde, jakieś bombardowanie będzie, to mogę nie przeżyć tego. No trzeba myśleć tutaj o córce przede wszystkim, prawda? A dzisiaj sobie tak myślałam o takie rzeczy, ale nie chcę was tam jakoś martwić, nie? Ale na przykład jakby mi się coś stało i bym umarła przykładowo, to jakby się ci wszyscy moi fani o tym dowiedzieli, ciekawe. No, no tak, moja mama na pewno nie poinformuje. Zrobił ja myślę, mi Andrzej by mógł coś powiedzieć. Andrzej, nie? Że zrobił mi pogrzeb, nie? Kurde, i kto powie, że ja umarłam, że mnie tam ci na przykład hejterzy wykończyli, nie? Aha, że Andrzej powie na live, że żonę tam wykończyli, że sobie skończyła przez okno, albo ją zastrzelili, albo coś. A może moja... Ela, mogę cię prosić... Moja córka może też nie klapnąć. Rzeczy, to... A czemu nie? Jakby w ogóle... No bo... No ale po co? No żyjesz... Patrz, idzie wiosna, jest słońce, ptaszki ćwierkają, jest fajnie, a ty rozkminiasz... No ja wiem, wiem, ale tak cię tylko zastanawiałam, jakby mi się coś stało. No to... to... Ale to się zastanawiaj na przykład, jak... To jakby to w tym kwiatem do... ...latu mieszkała. No ale to znowu jest taka sytuacja, że ja sobie o czymś chcę myśleć, a ktoś mi mówi, o czym ja mam myśleć. Że ja mam myśleć o czymś innym, a może ja nie chcę, nie? No ale... No ale myślisz o jakichś takich strasznie destrukcyjnych rzeczach, więc po prostu moja to jest tylko sugestia. Nie, nie, no ale ja się trochę tak uśmiecham, to było przy tak... życiu, a nie... Ale też możesz kogoś urazić tymi wypowiedziami, nie? No a dlaczego? Jak znaczy, mogę... Wiesz, jakby mnie jakaś... Jak mogę jakby... urazić, jak mówię o swojej śmierci, a nie o czyjeś, nie? Nie, no tak sobie myślałam, że jakby mi się coś stało. Ja się tylko was chciałam zapytać właśnie, jakby to było waszym zdaniem. Skąd no, by się potem... Ela, mieszkasz w Krakowie. W Krakowie tabloidy są duże. Ja myślę, że no, krakowskie tabloidy by się tobą zainteresowały, zważywszy na to, że no, jesteś dość huczną youtuberką, więc myślę, że to by przez internet przeszło, nie? Znaczy, zależy w jakich okolicznościach bym umarła, nie? Ale nie, ja tylko tak sobie myślę teoretycznie, no nie stresujcie się, nie zamierzam umierać, tylko tak się zastanawiam, no. Znaczy myślę, że bardzo dużo osób z twojej rodziny byłoby w rozsypce i nawet może nie, nie warto nie, o tym nie, mówić. Nie, bo ja myślę, że myślałam o tym raczej, do czego zmierzam, że
taka przypadkowa śmierć to mogłaby być za mało spektakularna dla mnie. Trzeba by sobie to jakoś ukartować, zrobić jakiś sobie tam ten show. Po prostu upoważnić jakieś osoby, żeby opublikowały jakieś informacje i w ogóle nie? Nie? Słuchajcie, no ja sobie tak teoretycznie, no, ale nie szokujcie się, proszę was, no dużo, wiele różnych literatów, różnych takich ludzi, właśnie artystów, nie? To oni sobie po prostu planują swoje pogrzeby, czy tam śmierć, czy coś, to jest, to się zdarza, no. Nie mam może tam nie, no, 100 lat. Są ludzie, którzy sobie na przykład kupują jakieś mogiły jeszcze za życia, nie? O, to zmierzam do tego, że chciałabym sobie ze swojego pogrzebu zrobić wydarzenie medialne, no i chciałabym sobie to już dzisiaj ukartować jakoś. Nieważne w jaki sposób umrę, czy tam wypadek, czy śmierć jakaś naturalna, czy coś innego, no nie? Ale żeby sobie już na przykład upoważnić jakichś ludzi, żeby oni, na przykład Michała mogłabym poprosić, żeby to nagłośnił. Zrobić z tego jakąś aferę, że hejterzy mnie wykończyli, ja na przykład umrę sobie tam na jakiś zawał serca, nie? To nie jest zbyt dobry pomysł. No dlaczego nie? No, ale no przecież na luz, no ale proszę was, no czemu wy jesteście takimi, kurde, jakimiś zasadniczymi istotami? Wyluzujcie się troszeczkę. Wiesz, otwórzcie się. Ale to nie o to chodzi. Na jakich chodzi, że jesteśmy zasadniczymi osobami, tylko po prostu chodzi mi najzwyczajniej w świecie o to, że dzieją się takie straszne rzeczy tuż obok naszej granicy. Tam ludzie naprawdę umierają, tam dzieje się tragedia. A ty teraz, przepraszam, że to powiem, ale ty teraz opowiadasz, że wyobrażasz sobie, kogo upoważnić do zorganizowania imprezy na twoim pogrzebie. Ela, naprawdę, wiesz, nie chcę się przypierdalać, ale no, wydaje mi się, trochę to jest niesmaczne, no. I tak, Elu, wyobraź sobie, że pogrzeb niektórych to jest rzecz intymna. Wyobraź sobie, jakby było pełno paparazzi i twoja córka, która płacze, która jest smutna, że jej matka odeszła, a za przeproszeniem na pogrzebie dzieje się cyrk. Pogrzeb to jest naprawdę rzecz intymna dla niektórych. Czasem warto czegoś nie upubliczniać. Jakiegoś aspektu życia. Ale tam na przykład są różni tacy artyści, twórcy literaccy i oni sobie planowali swoją śmierć, czy tam sobie wymyślali, co tam ma być zrobione. I no i uważam, że to jest fajne, na przykład ja. No ja jestem troszeczkę innego zdania. No dla mnie osobiście mój pogrzeb, przykładowo i dla moich bliskich, to by była rzecz intymna, którą nie chciałabym się dzielić, pomimo to, że byłabym osobą publiczną. No ale to dla ciebie, a ja jestem inną osobą i ja mogę, mam prawo myśleć inaczej, nie? Ale też spójrz na swoich bliskich i na swoje dziecko. Czy ono by chciało tego, żeby na twoim pogrzebie, własnej mamy pogrzebie, było pełno nieznajomych jej osób, nagrywających jej, robiących jej zdjęcia, jak ona płacze po twoim odejściu? Zacznijmy od tego, że ja chyba bym zdecydowała, żeby moja córka nie szła na mój pogrzeb. To już niestety będzie decyzja twojej córki, dlatego że już pewnie w dniu twojego ostatniego, tak jakby pożegnania, będzie ona już osobą pełnoletnią. Czekaj, bo ja tu chcę powiedzieć, że... No niekoniecznie, bo jak to będzie za rok, to będzie mała jeszcze. Jesteś akurat zdrową kobietą, więc za rok pewnie to nie nastąpi, chyba że sobie w tym pomożesz. Ela, co ty gadasz? Ja myślę, że Pan Bóg tyle każdemu z nas przeznaczył, ile powinien każdy z nas żyć i nie do nas należy planowanie tego. Ja chcę, żeby na mój pogrzeb przyszli wszyscy na różowo i żeby szła piosenka Show Must Go On. O, właśnie, super. Bo ja sobie tu patrzę, bo mam takie print screeny, bo też mam, tylko nie wiem, czy znajdę teraz. Bo dlaczego mają wszyscy na czarno? Pogrzeb to jest odejście do nowego świata i ja bym na przykład chciała na różowo, żeby wszyscy byli, ja też jestem mamą i chciałabym, żeby byli na różowo i żeby to nie był smutny dzień, tylko taki w miarę wesoły. Ja powiedziałam moim znajomym, żeby przyszli właśnie na neonowo ubrani i żeby mi puścili jakieś disco polo, którego nie lubię swoją drogą, ale no to będzie fajna odskocznia.
No, nie majteczki w kropeczki, bo to by był obciach. No, no właśnie o tym mówię. Patrzę się tutaj. Ela, ale tak czy siak, ja cię strasznie lubię. Jestem tu nowa na tym Discordzie, ale bardzo cię lubię i mam córkę, która ma 23 lata i też cię bardzo lubi. Także my cię tutaj naprawdę jesteśmy z tobą całym serduchem. No wiem. I jeszcze jesteśmy troszkę sąsiadkami, bo mieszkamy na Ruczaju, więc bliska droga do siebie. Jesteśmy tutaj po sąsiedzku z tobą i wspieramy cię myślami i jesteśmy z tobą. O, tu piszę. Słuchajcie, znalazłam to. Momencik. Sekunda. Hunter Thompson, taki dziennikarz, twórca z lat 60. w Ameryce. I on już. Burzliwe życie, jakie prowadził Thompson, zwiększyła również skandaliczna śmierć i pogrzeb. Autor dziennika rumowego, książki przesiąkniętej alkoholem, popełnił samobójstwo, używając swojej ulubionej broni palnej, zaś w liście pożegnanym napisał: skończył się dla mnie sezon futbolowy, nie będzie już gier. Ma 67 lat, o 17 za dużo. Spokojnie, to nie będzie bolało. Podczas ceremonii pogrzebowej jego prochy zostały wystrzelone z armaty o kształtach i logo Gonzo przy dźwiękach piosenki Mr. Tabern Man Boba Dylana. I też tu jeszcze jest dalej. Dla wielu recenzentów to pisarz wyrafinowany, piekielnie inteligentny, uznawany przez wielu plebiscytach amerykańskich za najlepszego pisarza wszechświatów. No i tam dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i on sobie na przykład zaplanował swoją śmierć, nie? Że tam akurat popełnił samobójstwo, bo już nie chciał być stary i potem jeszcze sobie wymyślił pogrzeb, że mu tam będą puszczać jakąś muzykę i coś tam bla, bla, bla. No i co? No i akurat czy to jest takie znowu złe? No moim zdaniem złe, bo to jest takie tchórzostwo, nie? I to jest też wyraz głębokich jakichś zaburzeń, jeżeli ktoś coś takiego robi, to naprawdę nie. Nie, bo można umrzeć naturalnie i sobie też zaplanować po prostu. To znaczy, tak jak Ela mówi właśnie, że pogrzeb zaplanowany jest spoko, ale śmierć zaplanowana nie jest spoko. Słuchajcie, nie, bo wiecie co, nie mogę to zostawmy słuchać. Ten temat. Dobranoc. Zostawmy ten temat, bo nie, bo wiecie, bo wy tego nie rozumiecie, bo ja mam 50 lat i ja już zaczynam myśleć o takich sprawach, a wy jeszcze nie, więc zostawmy. Nie mam 42, daj spokój, nie jesteś wiele starsza. Nie, gadasz głupoty. Nie myśl o takich rzeczach. No ale jak miałam 42, to nie myślałam o tym, a teraz już zaczęłam, no. Ale dobra, to jest tylko 8 lat więcej, daj spokój. Ale dobra, nieważne, zostawmy ten temat. Bo tam jakaś dziewczyna mówi: nie, ja tego nie mogę słuchać, dobranoc, żegnam się. Nie, no Ela to wieczna osiemnastka, tutaj już nie dodawajcie jej, no. Jakaś dziewczyna odpadła, stwierdziła, że kurwa nie będzie słuchać, jak sobie ktoś pogrzeb planuje. Nie, bo wiesz, to jest temat strasznie drażliwy, jeżeli ta osoba dobra, na przykład... Dobra, zmieńmy temat. A co myślicie w ogóle o takich zboczeńcach, co uprawiają seks z nieboszczykami, czyli o tym nekrofila. No to jest przestępstwo. To jest znieważenie zwłok. Zmieniam temat. Zastanawiam, co jest w tym, że mój mąż lubi tak na śpiochę i jak ja się tak nie ruszam. To też jest trochę takie zboczeństwo, taka nekrofilia. Tak, ja taka nieżywa jestem w nocy, bo śpię. No to o co chodzi? Gwałt. A on takie o jakich godzinach? A on o jakich godzinach tego seksu chce, że jesteś taka nieprzytomna? Pierwsza w nocy, dajmy na to. Aha. Dobrze, nie o 3:33. Nie, znaczy może nie kontroluję zegarka, może jest taka godzina, faktycznie. No, wiesz, z duchami, nie? Tablica Ouija i lecimy. Może być. Ale nie, no to on ma jakieś preferencje, że widocznie mu się tak podoba, że jesteś już taka zmęczona, nie? Znaczy, no, bierzmy pod uwagę, że to osoba, która żyje, jest ciepła, że tak powiedzmy. I jest zimna jak lód.
No to już trochę tu zmienia ten. No. A Elu, a jakie może ty masz preferencje, jeżeli chcesz odpowiedzieć oczywiście, nie? Jakieś takie kinki, stafy, jak już jesteśmy na tym temacie. Nie musisz mówić, a jeżeli nie chcesz. Mnie zawsze też stop zastanawia, o co oni widzą w tych stopach. Wiesz, no niektórzy lubią mnie. Jakby nie jestem na przykład w tej grupie, ale jak ktoś lubi, why not? Mam znajomą, która na przykład to obrzydza. Są osoby, które nie mają w ogóle do tego jakby stosunku, są tacy, co kochają, a co są tacy, co nienawidzą. To jest ze wszystkim, tak jak na przykład ja lubię mango, a moja współlokatorka nienawidzi. To powiedzmy, że coś takiego podobnego, nie? No to ja wam powiem, ja jestem fryzjerką i z zawodu, więc codziennie spotykam różnych ludzi i z różnymi rozmawiam. I nigdy sobie nie zapomnę klientki, która przyszła i zwierzyła się, że uwielbia na przykład jak ona wchodzi do wanny, pustej wanny, a jej partner na nią sika. Też można. Ale i ona tak powiedziała, jak przyszła do fryzjera? To jest taka stała klientka, znamy się już od X lat. No i tak się zwierzyła. Już nie będę mówić tutaj kto, bo absolutnie to tutaj nie chodzi. Tylko chodzi o fetysz, sam fetysz, że faktycznie ona to lubi. Aha. A ty, Ela, masz jakieś takie, nie wiem, pragnienia? Ale ona jeszcze jakieś miała numery, tam jakaś tam przemoc, czy tam w ogóle też jakiś kał, czy coś? Nie, tylko to sikanie tylko. A mam na przykład inną klientkę, która ma faceta i ona na przykład uwielbia, jak ona robi na ten moment seksu bardzo mocny makijaż, ale taki naprawdę z cieniami do powiek, bardzo mocny i on ten makijaż jej twarzy zlizuje, ale tak zlizuje, że ona mówi, że jest lepszy jak nie jeden tonik do demakijażu. O kurde, to... Takie smakowe. Więcej. Nie, to też. Na razie sobie nie przypominam, ale powiem, jak sobie przypomnę coś. Ja pamiętam, oglądałam w telewizji, że są ludzie, co się podniecają balonami, nie? Że pompują jakieś balony. One tam leżą w sypialni, że to ich podnieca strasznie, takie dmuchane. Się spotykają, ale wiesz, to jest z balonami. Też widziałam ten program. Że to się tam jakoś nazywa od tych balons, czy tam coś, ale nie, to mi to tak śmieciło. Nie, ja nie mam, ja taki mnie interesuje taki normalny seks po prostu. Vanilla tak zwane. A przypomniałam sobie, jeszcze wam opowiem taką sytuację. Miałam kiedyś klienta, który był ochroniarzem w agencji towarzyskiej. I opowiadał mi sytuację, kiedy przyszedł do tej agencji facet, no wysłał go tutaj jednej dziewczyny do pokoju. Po pewnym czasie dziewczyna wybiega z pokoju i mówi tak, ty słuchaj, nie dam rady. A on się pyta, co się dzieje, nie? Mam go usunąć, tego klienta z pokoju, co się dzieje? W ogóle ty mi opowiedz. A ona mówi, ty, no położył się i on mi kazał sobie nasrać na klatę i to rozmazać. No to tak robią, no. No, nigdy sobie nie zapomnę tej historii, ale bo pamiętam, co roziła krew w żyłach wtedy. Ale nie, to jest też, wiecie, homoseksualistów częste ten. No to się tam nazywa piercing, to jest właśnie to sikanie, a oddawanie kału... Piercing. Nie, piercing to ten, kolczyk, nie, piercing. Tak, coś. No. Ale nie. To nie jest tak, że często u homoseksualistów ja tutaj pamiętam, zdementuję. Ja pamiętam, że na Discovery był jakiś program i prostytutka opowiadała, jakie ma zamówienia, no i mówi tak, że klient sobie zażyczył, że ma do niego przyjechać i zrobić na niego kupę. To był amerykański program, no nie? No i że ona akurat jej się teraz nie chce, nie? Musi poczekać, ale jej się zachce i dopiero wtedy pojechać. No to ten. Bo tam na przykład ludzie o różnych porach się wypróżniają. Przeważnie w pierwszej części dnia, nie? Rano tam jakoś się wypije jakiś sok, kawę czy coś. No i ona mówi, kurde, no mam problem, bo jak ja mam takich klientów, że chcą, żeby iść i na nich nasrać, to ja muszę sobie to jakoś tam
strzelić w momenty, kiedy ja mam właśnie potrzebę taką, nie? Bo przecież nie pójdę... Nie, Elka, to nie jest nie homoseksualiści, bo ja mam mnóstwo klientów, którzy są właśnie homoseksualni, są gejami i na przykład mam parę gejów i oni otwarcie opowiadają w ogóle ogólnie przy wszystkich, nie kryją się z tym w ogóle, że oni na przykład mają ochotę na seks, że jeden do drugiego ma przyjechać, dajmy na parę dni. Ten pierwszy, który pełni tą funkcję aktywną, pasywną, robi sobie kilka dni wcześniej lewatywę, żeby był czysty, żeby tam, broń Boże, nic mu tam nie wyleciało, nie było niespodzianki. No tak, tak, no ale to jest... Kilka dni wcześniej? Ale to na no tak, że kilka dni wcześniej nic nie je, tylko na lewatywie jedzie, tak, tak. Aż tak? No jak? Nie no, tak mogę to... się włączyć, bo tutaj słuchajcie, ja na przykład mam kolegę geja i to nie jest tak, że przynajmniej z tego, co on mi mówił, tylko że kilka godzin przed, tak? On mi tak tłumaczył, żeby był czysty. Mówili, tak... Może ci, co mi mówili, to coś nie tak, bo jeden z tych gejów to jest lekarzem ostatniego kontaktu, czyli jest przy oględzinach zwłok. Nie wiem, jakie mają, może mają coś innego w głowach. Dobra, to pytanie. To Elka, to jak? To waliłaś kupę na Marka, czy jak? Bo teraz o tym pytasz, to... Jak w ogóle mi się wydaje, że ta osoba, co tam mówiła, że jako fryzjerka tych klientów ma, to moim zdaniem to jest jakiś troll. Pewnie, najpierw, tak. Troll banuj to w chuj tam. Najpierw klient... Jaki troll? Przestań, nieprawda. No dobrze, ale mogę powiedzieć? Pewnie, jasne. Klientów fryzjera, nie? A potem nagle... Jeszcze jacyś homoseksualiści, no za dużo tego. Tak, bo ludzi spotykamy na co dzień. Na przykład salon fryzjerski, w którym pracuję, no tutaj na Ruczaju, salon się nazywa Kameleon. I dzisiaj dzwoni telefon, odbieram telefon, a pan do mnie mówi, czy to jest salon Kameleon? Ja mówię, tak, dzień dobry. A on do mnie mówi, krokodyl dzwoni. To są naprawdę przeróżni klienci, także mamy i gejów, lesbijki, mamy osoby transseksualne. No to jest taki zawód, że spotykasz wszystkich ludzi, po prostu cały, po prostu jakie tylko możesz spotkać ludzi, takich spotykasz. I z takimi masz kontakt na co dzień, dlatego my jesteśmy pełne empatii, jesteśmy tutaj kompletnie tolerancyjni, nie mamy czegoś takiego, że nie wiem, gej czy lesbijka jest dla nas osobą taką gorszą. Absolutnie nie. Tolerujemy wszystkich, jak najbardziej wszystkich traktujemy równo. A że są historie, pewno, że są historie i są różne. Naprawdę mogłabym całą książkę napisać o pracy w moim zawodzie, a pracuję już lat 23, także no, spotykamy różnych ludzi. Wizelka, masz ekspertów na Discordzie? Dzisiaj są od kału, jutro będą kurwa od hydrauliki, za tydzień kurwa od elektryki. Ja jeszcze jestem kierownikiem sklepu zoologicznego, więc jak coś, to rady do mnie. Pewnie, że tak. Oni są złoci, nie? Ale mi się wydaje Elka, nie? Słyszysz mnie, Elka, czy nie? Tak, nie. Tak. No. To no, 50% to same hejtery, kurwa, są, nie? To bez kitu. Nawet do Ej pisałam na Messengerze na tym bardzo, także jak możesz, Elka, to odczytaj, jeśli mi tam zauważyłaś. Tak, odczytasz, a jutro będą twoje te screeny w internecie. Tak bzdura, będzie. Tylko miałam taką propozycję. Co ty myślisz? Kto to powiedział? Nie. Zaraz znajdziemy to, czy nie wstawię żadnego kurwa screena. Wiesz, nie mierz siebie, nie mierz wszystkich miarą siebie. Znaczy miał rzelki? Co? Jeszcze raz. Z Elki się naśmiewasz? W życiu nie, bardzo ją lubię. W życiu, dla mnie kurwa PiS też jest dla ciebie chujowy. PiS się tutaj nie zaśmiewa. Musisz się uspokoić, koleś, bo jak na razie to ty robisz jakiś problem. Ale no, ja was znam, bo ja jestem na Discordzie i u Mareczka i tutaj. I ja właśnie u Marka na jednej nie. dłoni palca. I kto jest tutaj, kto jest tam, kurwa, siedzi na Discordzie. No to ale co prawda, a przynajmniej w życiu nie byłam u Marka na Discordzie, i w życiu nie byłam na Kuczborowie, słyszałam o tym, ale nie chcę słyszeć tego, jak hejtują Elkę, bo ja ją bardzo lubię i po prostu boli mnie to, że ją tak traktują. Elu, co u ciebie słychać? Ja was wszystkich znam. Deptem Macielka, ty czasami musisz się zastanowić to, co kurwa pokazujesz w necie. Bo oni tylko na to czekają, nie? Żeby się pośmiać, kurwa. Co ty myślisz, że ta jedna i druga, kurwa, co tam podrywała swojego Mareczka, klei tam dziurę, bo teraz ja mówię. Jak ty mówiłeś, ci nie przerwałem. No przestań. No bo co, prawdę mówię? Nie powiem, no.
Nie, nie, on dobrze mówi. Słuchajcie, nie powiem wam coś, drodzy bardzo widzowie. Bardzo dobrze, Elka, mówię. Zbanowałam tą fryzjerkę. Bardzo dobrze. Dlatego, że ciekawa to była historia, tylko w pewnym momencie to się stało już za bardzo niewiarygodne i stwierdziłam, że to jest hejter, no. No pewnie, że tak. Ja mam pytanie do koleżanki od sklepu zoologicznego. Którego no bo... sklepu zoologicznego? No wolę tego nie podawać. Kurde, bo może jesteśmy koleżankami po fachu. No myślę, że nie. Przecież ta dziewucha, Elka, słuchaj, to ja mówię. Dwa dziewów, bo on chuja gadają, oni tam się, one mają ta fryzjerka, że niby zamiast mówić o fryzurach, nie? To kurde, zamiast opowiadać, że tam ktoś prosił, żeby tam podciąć włosy, zafarbować czy coś, to kurde, że tylko przychodzą i jej o seksie wszyscy opowiadają, to trochę dziwne. Ale ona mówi, każdy jakiś do fryzjera to gadała na luz. A pewnie, i nagle ekspertki od analu się znalazły, a co druga w dupie to jedynie co miała papier, kurwa, nie? A takie ekspertki, kurwa, od dymania w dupę. Daj ta spokój, dziewuchy, weź tam wszystkie, kurwa, jest godzina pierwsza w nocy. To do spania. Iść czas spać, bo rano muszę, kurwa, kanapki naszkować staremu, kurwa, do roboty, bo... Ale nie, ja mogę, chciałam powiedzieć taką rzecz, że ja właśnie muszę iść spać, bo ja mało spałam. No ja wiem, dwie godziny spać, bo ja czytałem, nie? To dwie godziny mało spałam, no może tam... Marek, to jest chuj, tyle, nie? Ze 2,5 godziny spałam. Nie, powiem wam, strasznie się źle czuję, jakoś muszę, ja nie wiem, co ja mam. Nie się wyśpi, nie? Ale co u ciebie słychać, powiedz, bo ja dopiero weszłam. Elka idzie spać, ty głucha jesteś, powiedziała, że idzie spać, bo jest zmęczona. Sam nie pisz, nie ciebie pytam. Ale Elki pytasz. A po co, no żeby wyciągnąć pewnie budę, kurwa, na Discorda? Nie, no dobra, nie kłóćcie się. No ja mówię prawdę, Ela, ja tu obserwuję to, ja się mało udzielam, ale dzisiaj już nie wytrzymałem, tak? Dobrze, spokojnie. Jeszcze a ty myślisz, ty, Ela, teraz ja was powiem, a ty myślisz, że ta dziewucha, to tam niby Mareczka podrywała, to nie była postawiona? To była jedna kurwa z tych, która siedzi i postawiona była. Kumasz? Tylko po to, żeby mieć bekę z was, kurwa, rozumiesz? No wiem, tak. Że oni siedzą... Teraz z tobą mi dupę cieliżą, a za chwilę będą płakać, kurwa, o. Ja tak wiem, jest. Tak. No właśnie, nie, ale po to im się zwierzasz? Że są kurwy, rozumiesz? Nie gadaj z takimi ludźmi. Dobra, spokojnie. Czekajcie, powiedzieć, bo trochę tu się koledzy plącze język, ale on mądrze mówi. Nie, bo... ale prawdę mówię, kurwa, tak? Tak, właśnie mnie to interesuje. No właśnie, no. A jak ty masz na imię? Ja? Sal. No, Cfel to jest twój stary i nie mów tak do mnie. Jak masz na imię? No, Bonifacy, kurwa. Na ciebie mogę być Bonifacy. No nie, no, ale nie możesz imienia podać, no. No nie, no bo wiesz, zaraz będą tu płakać, kurwa, no szukać, Andrzej, bo to oznaczać, bo no, tak wiesz, że powiedziałem, że prawdę, że tylko 80% tych ludzi tutaj siedzi, tylko posłuchać, kurwa, nie? Zaraz nagranie będzie na YouTubie, kurwa, nie? Wiesz, o co chodzi? No, ale słuchaj, ja właśnie dlatego tą fryzjerkę zbanowałam, bo oni robią... Bardzo dobrze, tak, pewnie, że tak. Słuchajcie, podstawiają osoby, żeby tam jakieś głupoty opowiadały i potem to wtedy ubarwia te nagrania, nie? Elu, a mogę coś ci powiedzieć? W sensie tak... Elu, ja rozumiem to, co mówisz. Ja rozumiem, co tam mówił ten kolega, no nie powiem. Ale chodzi mi o to, że. No, ale chodzi mi o to, że dobra, ktoś podstawiony, niepodstawiony, już pomijając to, ale jeżeli Marek by był zaangażowany, no to ja sobie nie wyobrażam, dajmy na to, że mój narzeczony, nie wiem, ktoś mi podstawia mu dziewczynę i że tak z nią pisze. No ale nie masz narzeczonego w takim razie, jak ty siedzisz, kurwa, o pierwszej w nocy i słuchasz o problemach innych ludzi. Psycholożka mi się czy. Jestem przede wszystkim tutaj pierwszy raz i ogólnie mam problemy. Wszyscy, ale to mało tego, bo to są wszyscy, kurwa, pierwszy raz dzisiaj, nie? No to Jezu, zobacz na mój nick, no dzisiaj pierwszy raz pisałam w ogóle na grupie, bo widziałam ten filmik, co tam Marek rozmawiał na telefon. I tam pisałam też, Ela może zobaczyć, że ci pisałam. Ale tutaj jesteś, więc jaki masz problem, że my tutaj siedzimy o pierwszej w nocy? Ale czekaj, ale mam bekę, nie? Siedzę z kolegami i mamy beczkę. Ale jaki filmik, o co chodzi?
w sensie, no dobra, no, nie, to pisałam dobra, ci komentarz taki dzisiaj, bo ja dzisiaj dołączyłam w sensie z tym filmikiem, co tam rozmawiam z kimś przez telefon, no nie? I w sensie nigdy wcześniej to nie wchodziłam, bo no tam ci napisałam, nie wiem, czy to czytałaś, ale że no dla mnie to było takie traumatyzujące, jak to widziałam, że tam śmiał się na live, jak ty mówiłaś o tej mamie i w ogóle. I w sumie dlatego mnie tutaj przygnało, że tak powiem, że chciałam zobaczyć, co się tutaj dzieje. No i także chyba potrzebujesz wsparcia, bo no to jest, nie wiem, no bo on jest toksyczny i że nie powinnaś się tak dawać traktować, o to mi chodzi. Więc tak, nie wiem, kim jesteś mężczyzną, zakładam starszy ode mnie, ale mam narzeczonego i czasami coś oglądam na YouTube. Masz chłopa i udzielasz innym rady na... Dobra, ale zanim ci nie przerywali, a sam cały czas się drzesz. No bo no, ale żygam z waszego kurwa takie słodkie, aż mi żal, nie? Dobra, już się mutuję, mówcie, no. Wypierdalaj stąd po prostu. To powiedział? Madame Mao. Ja tak mówię po prostu, że jak kobiecie mi się zrobiło tak przykro, bo Ela już jest w tym wieku, że powinna być z kimś wartościowym i no i tylko o to mi chodzi, że po prostu... Daj mi na miary na swojego chłopa, też mu powiem, żeby... Rozpierdalaj, koleś, wypierdalaj. Dobra, ogólnie, whatever, w sensie nie jestem tutaj po to, żeby sobie robić reklamę. Kto ty jesteś, kurwa? Nie umiesz po ty nie mówisz nawet swojego imienia. No to ty pokaż, bo ja uważam, że ty masz 40 lat i jesteś brzydki i tu siedzisz, bo nikt cię nie chce. No słuchaj, to tak sobie możemy rozmawiać. Nie mam 40 lat, kurwa. Wy myślicie, no że... tak brzmisz, no i proszę cię bardzo, brzmisz na 40-latka. No zajebiście mogę mieć 50, kurwa. Dla mnie było głupie, jakby facet, który ma 40 lat, ciebie wyjaśniał. Ile ty masz lat? 30, 25? Ale to ty dzwonisz, Rzymek. Ale po co się brudzi o tej godzinie, może na spokojnie przecież. A kolega się lepiej zrobił, na wyzywał? Typ. Kolega jest wyciszony. Kolega powinien dostać bana. Ale dokładnie. Kto go wyciszył? Nie wiem, ale świeci się cały na czerwono. Nazywa się Przemuś. Zamiast Ema trójeczkę, Przemuś. Jest cały na czerwono. Nie wiem, no wszystko spoko, tylko żeby jakby już tłumaczyć, znaczy rozmawiać normalnie, a nie jakby wyzywać wszystkich, jak dyskusja, to chyba taką trochę z kulturą, a nie z wyzywaniem. Ale to taka moja skromna opinia. A co ty wszedł i nawyzywał wszystkie kobiety, jakie tutaj siedzą? Nie, bo on mądrze mówił, ale był pod wpływem alkoholu i dużo gadał. I był sfrustrowany. Imponują ci tacy mężczyźni, Elu? No nie, ale dlaczego? Ja tylko chciałam się wtrącić, że, bo ktoś napisał tutaj na tym przedpokoju, że żebyś się Ela go trzymała, bo on cię bronił, ale ja tak uważam, że jeżeli on broni jednej kobiety, a wyzywa inne, to tak samo może później ciebie wyzywać, jakby, no kurde. Ale ten Przemuś? No tak, no tak się nie robi jednak, no nie, albo się jest kulturalnym, albo no nie, no nie. A nie uważasz, Ela, że on też może być podstawiony, jak przychodzi i mówi takie rzeczy? Nie, no okej, tylko był trochę po prostu wstawiony, no. I za dużo gadał i dominował czat. Ale sam się przyznał, że wszystko zborowa, więc wiesz. Właśnie. Nie. Nie, on mówił, że zaglądaj tu i tu. Ty bronisz patologię, Elka. Nie zgadzam się z tym. Ja się zgadzam. Tak, i mówił tak szybciutko, żeby przypadkiem ich nie zbanować, nie? No dobrze, nieważne. Słuchajcie, fajnie, że tutaj zajrzałam. To co, trzeba iść spać, nie? A co to, jaki dzisiaj dzień tygodnia? Czwartek. Ja mam jutro, dzisiaj czwartek trzeba będzie przeżyć. No, ale czwartek się już zaczął, bo już jest pierwsza w nocy. Mhm. I potem, a w piątek mam live'a. Mhm.
A co u ciebie słychać? No, taka jestem trochę przygnębiona, muszę się jakoś otrząsnąć. Czemu? Po prostu ja mam taki problem z facetami i w ogóle w życiu, że jest coś takiego, że na przykład perfumy, jak są drogie, to wtedy ładniej pachną i chcecie je mieć, nie? A jak są perfumy, które są naprawdę bardzo fajne, mają zapach, a na przykład kosztują tylko 10 zł, to takich już nie chcecie, nie? Mhm. To chyba bardziej chodzi o trwałość, a nie o zapach. O cenę. Że pociąga nas bardziej coś, co jest mniej dla nas dostępne, droższe, w mniejszej buteleczce, jakieś takie bardziej ekskluzyw. Myślę, że po prostu mam bardzo trudny dylemat. Jakbym chciała, żeby Marek mnie docenił, to musiałabym po prostu zniknąć z jego życia na jakiś dłuższy czas. Żeby on jakoś zaczął zauważać moją uwagę na tym. A nie chcesz tego zrobić? Nie jest tego warty. Ja uciekam, dobranoc wszystkim. Pa. Bo on na przykład na początku się mną bardzo interesował, bo byłam dla niego niedostępna, starał się. Dzwonił, przyjeżdżał, prosił, filmy nagrywał, 3 miesiące, nie? Słyszycie mnie? Tak. Tak. To są fazbecie, kurwa. No, a w końcu się zgodziłam, no nie, żeby się z nim zadawać. Potem się zaczęłam tak stopniowo angażować, coraz bardziej. Potem już tak bardzo mi na nim zależało, już tak chciałam cały czas być z nim. No to on już jest znudzony, zmęczony, już mnie lekceważy, już mnie hejtuje. Kompletnie zapomniał, jak sierpień, wrzesień, październik, to w ogóle marzył o tym, żebym nawet do niego zadzwoniła. A teraz jest tak, że jak ja sama do niego dzwonię, to on wyłącza telefon. Wyobrażacie sobie, jaka zmiana nastąpiła? Tylko dlatego, że ja stwierdziłam, że mi na nim zależy i taka reakcja, nie? A jak go miałam w dupie, to się modlił, żeby ten telefon ode mnie zadzwonił. To może ten mężczyzna, który tu jest, wytłumaczy Marka. To jest dosyć ciężki temat i myślę, że nie mam wystarczających stopniów naukowych, żeby się tego podjąć, więc przepraszam, ale... Ale spróbuj, nie chcesz? No nie, ale słuchajcie, bo to jest taki odruch, moim zdaniem, taki dla ludzi takich prymitywnych, prostych, coś w tym stylu, no nie? Bo ja na przykład potrafię docenić, że ktoś wartościowy jest ze mną, i to nie ma dla mnie znaczenia, czy ja o niego zabiegałam pół roku, miesiąc, czy on w jeden dzień się do mnie przywiązał. Potrafię to docenić, bo widzę, że to jest jakaś fajna osoba, że ja takiej w ogóle przez 10 lat nie poznałam i od razu potrafię sobie jakiś tam brylancik dostrzec i chcę go zatrzymać, nie? A ludzie zawsze tak postrzegają, że jak jesteś dla nich za bardzo dostępny, za bardzo się starasz, to oni cię lekceważą. No i kurde, to jest takie do dupy. Elo, a ostatnio mówiłaś, że nie masz nic wspólnego z Markiem, żadnych zainteresowań. To czemu nie z brylancikiem dla ciebie? Nie, to nie mówiłam, że on akurat, tylko tak ogólnie. Ale nie chcę o Marku rozmawiać, nie chcę się dołować, bo nie zasnę. Nie, ja nie chcę już o nim rozmawiać. Ja chcę rozmawiać o tym. A ten chłopak mnie tutaj intryguje, co ma taki fajny głos. Może się umówimy? Ten, który mówił, że nie ma tych fakultetów. No, wie pani, no, możemy pomyśleć, bardzo mi miło.
Bo ty już tu byłeś chyba u mnie na tych czatach, nie? Tak. Czasami wpadam, przyznam. Masz fajny głos. Nie, nie, ja tak żartuję, nie? A ty jesteś z jakiego województwa? Z Małopolskiego. Aha, no, no to widzisz, to było... Ale myśmy już kiedyś gadali, ty coś mnie tam podrywałeś kiedyś, przyznaj się. Było coś takiego. Mhm. Czy to nie ty? Czy to taki podobny był głos? Wie pan, to możliwe, że podobny, ale to też jakby się wpisuje troszeczkę w jakieś wyobrażenie. To może... Lecisz na Elę, przyznaj się. Kochasz się w niej. Nie, nie, no, tak, no nie. Widzisz, to jest takie wyznania, więc ja to może na inny raz odłożę. A ile masz wzrostu? No dobra, to zacznijmy. A ile masz wzrostu? 1,86 m. No to super. A ile masz lat? 28 rocznikowo. Wow! Now recording. O kurde. No to jest nieźle, nie? A jesteś blondynem czy brunetem? Tak ciężko stwierdzić samemu troszeczkę, więc... To... Taki czarny, trochę z brodą. Nie mam zarostu akurat, więc... Takim jesteś ciemnym blondynem. Coś takiego, szatyn? Coś takiego można powiedzieć. A jaki masz kolor oczu? Brązowy. A jesteś wolny czy zajęty? O, takie trochę skomplikowane jest, ale to ja się może dla ciebie może być coś. Wolny. Dobrze powiedziane. I na 100% jesteś z Krakowa. A co masz na sobie? Jest troszeczkę zbyt publicznie takie wyznanie. A jaka u ciebie pogoda? Co masz na sobie? A on mówi, że ma na sobie sukienkę sylwestrową i czerwone szpilki. I czarne pończochy. A jak byś ocenił swoją twarz w skali od 1 do 6? To tak ciężko samemu ocenić, ale dawniej modelowałem troszeczkę, bo tak to zostawił. Nie życzę. Że jako model pracowałeś? No ale to tak bardziej jak miałem po 20 lat, troszkę dawniej. Aha, no to widzisz, no to była taka u mnie osoba, taki chłopak i właśnie mówił, że był modelem. No to fajnie. Ale masz adoratorów, Elka. To co zrobimy? To co zrobimy z tym w tym kierunku? Musicie się umówić na sesję zdjęciową. Nagą. Może być. Ja chętnie zobaczę kolegę też. A ty wiesz, bo ja jestem taka bardzo przygnębiona, bo mam problemy ja z tym moim chłopakiem, Markiem. On tak chyba mnie traktuje. Nie chciałbyś mnie na przykład trochę pocieszyć? Żebym się tak nie martwiła. Pocieszy, nowy Marek. Pociesz, ale... Co ty na to? Bo wiesz, być jakiś dobry uczynek byś... Taka szansa się już nie zdarzyć nigdy. Nie, no ja to często bywam, także może warto pozostawić to z taką nutką tajemniczości na dzisiaj i reszta się kiedyś dopowie na innych sesjach. Ale nie mógłbyś na przykład jutro przyjechać? Bo po co czekać ja na kiedy? Niestety pracuję przez większość dnia, a ja pracuję na takie dosyć dziwne godziny, więc... Młodziarz. Ale kiedy mógłbyś najwcześniej przyjechać? Weekend. Nie, nie może, bo praca, ale nudziarz. To coś tutaj, kurczę. Ale no coś nie gra, nie będzie podrywa, ale myślę, że tak. Myślę, że może przy innej audiencji, przy innych okolicznościach, myślę, że możemy kontrolować. Wstydnij. Po prostu napisz do Elina prywatnie, żebyśmy nie słyszały. Oni się ciebie boją, Elu. Ci mężczyźni. Nie ma czego wstydzić.
Ale nie, bo mi chodzi o to, wiecie, o co mi chodzi. Że ja się tutaj chcę na wizji umówić, nie? No właśnie, jakby kolega był rozgarnięty, to by zrozumiał. Znaczy, to on jest rozgarnięty, jest. Ale wstydzi się. No bo tak się na niego rzuciłam. Prywatnie, myślę, że tak to zostawię mowę. Trochę słodziak, nie? No słodziak. Ale 28 lat, kurde. Ciacho. To musi mieć ładną skórę, nie? Sandra, 28. Musi mieć ładne ciało, nie? No, musi. Jak model. Głos ma ładny, nie? A jak masz na imię? Billy. Ja akurat mam amerykańskie obywatelstwo, więc mam... Amerykańskie masz? Tak, ponieważ mama... Znaczy urodziłem się w Stanach jakby i wyemigrowałem do Polski, kiedy mama się przeprowadziła, więc jakby mam obywatelstwo, ale dalej mam imię... Znaczy używam polskiego zamiennika jakby, ale mam amerykańskie imię. Tak się a polski jest jaki zamiennik, Billy? No to jest taka troszkę sporna kwestia, że tak się wyrażę, więc większość ludzi personalnie nie zwraca uwagi. No, używasz. Bo nie ma imienia męskiego na B, jakiś Bernard jest, czy tam coś. Bogdan. Bartek. Aha, Bogdan. Benedykt. Bob. A chcesz wrócić do Stanów, może? Benek. Benek. Powiedz coś po angielsku. When I was a little boy back in the States, I was dreaming about coming to Poland once in a year, but those dreams never came true. And, well, quite frankly, I was considering changing jobs, but it never worked out in the end, so I just left it with that. And, yeah. Ale co ty mówisz? Well done. Co ty mówiłeś, tak? Bardzo. Jak z jakiegoś radia, co najmniej. Pretty good English, mate. You have a very, very Polish-like accent. You had to spend in Poland quite some time, isn't it? I mean, you know, I was mostly dealing with my family when I was back in the States, but I kind of lost the accent in between the, you know, jobs and the earth, so it kind of went flat and little Polish, like you said, so it's kind of, you know, like rough. Some people say it sounds southern, but I would say it sounds more like, I don't know, Louisiana or something. It's hard to put a finger on. No, no, actually you have a flat accent, you know, that flat American accent. No, but it's okay. Anyway, we won't talk in English because some of them, they might not understand and better not to steal the thunder from Ella. So just let's stay on the topic and start speaking Polish. How about that? Sorry about that. Przesadzajcie dużo osób z angielski. Tak, 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 bo on miał taki amerykański, a tutaj ta pani taki bardziej brytyjski. Próbować podważyć, kurwa, ty... Brytyjski czysty akcent, po prostu... Ale brytyjskiego akcentu się kłada. Zdecydowanie. Kurczę, fajnie, fajnie. Słuchajcie, ja będę kończyć, bo ja się mało wyspałam, a mam pobudkę o 7 rano. I nie ma co tak siedzieć po nocach. To... Ja się tylko chciałam zapytać, ten Billy, to jest, jak ty masz, jak się ty nazywasz tutaj? Billy Wills. Tutaj jestem jako Billy Corgan. Billy? Aha, o, dobra. To ja jest, sobie... To nie jest moje zdjęcie, tak tylko mówię na profilowym, żeby się nie martwiła. No, bo to jest jakieś takie trochę nie... Aha, dobra. To ja sobie tutaj dam... Dobra. Fajnie. Billy, to będziemy pamiętać, to będziemy w razie czego dziewczyny możemy pisać do Billego, jakiś na priv. No to mamy jednego przystojnego chłopaka uszczelonego, jakoś się nim podzielimy, nie? A jak, Elu? Masz jakiś pomysł? Jakoś będzie trzeba.
No może się zgodzi i umówi się z kilkoma naraz, no, kobietami, nie wiem. Albo z każdą z osobna, no, jakbyś wolał, Billy. To jest jakby nie, więc może... Nie, ja sobie tak, my sobie tak żartujemy, no. Ja tylko mówię dziewczynom, że wiesz, żeby, że się podzielę, bo ja się z widzami muszę dzielić uczciwie każdą zdobyczą. No ale ty byłaś pierwsza, więc to tak, tak troszkę nie fair z mojej strony, gdybym teraz oferował. No wiem, wiem, no, ale mówię, że mamy już jednego fajnego chłopaka. Trzeba sobie tu jeszcze ściągnąć jakichś innych, nie? Tak. Sam, nie się sam jeszcze ujawnić. Bo był jeden ten, to go wycieszyłam, nie? Tam, wiecie, który. Nie, to tamtego nie chcemy. Ten taki wstawiony troszeczkę. Nie, nie, to nie chcemy tamtego. Tamtego nie, chcemy. Nie? Tego chcemy. Tamten... Ten jest taki bardziej ciekawy, nie? Ten jest fajny. Ten się wyzywał. A nie możesz nam pokazać swojego zdjęcia? Wideo może jakieś? Przyznaj się, jak wyglądasz. Nie, to troszeczkę jestem nie w formie, że tej porze, bo po pracy jestem, więc ja też się już powoli do łóżka kładę. Ale innym razem myślę, że coś można pomyśleć. Rzuć jakąś fotkę na przedpokój. Pomyślimy coś, Elku. Myślę, że coś może jutro coś się pojawi, ale dzisiaj... A, tak, się doli. Zrób sobie jakiegoś selfika i... No dobra, nie wiem, wiem. Bo nie, no, nie chcę się tam ujawniać. Dobra, spokojnie. Słuchajcie, fajnie. No i co? I idziemy spać, nie? Już dość mamy tego wszystkiego. Nie, tutaj ja nie idę spać. Jak chcecie, to sobie jeszcze rozmawiajcie. Tak, więc... Ela, Marek ci oddaje twojego laptopa? No. Właśnie. Nie, on mi przesłał 500 zł na konto. Nie wystarczy. Ale mówiła, że ten laptop był droższy o wiele. Tak, tak, 1900 zł. No to już będzie tam mi wpłacał co miesiąc te 500 zł i się uzbiera, nie? A pogodziliście się? Nie. No i dobrze, Elu. Bardzo dobrze, króciutko z nim. A o co nie bać go, to jest zakłamany hejter. O kurde, sorry. I brudas. Nie daj się, Ela. Jebać Marka. Ale nie chcę o nim mówić, bo się zaczynam od razu dołować, a tu mamy takiego fajnego Billego. Billy. Nie możemy sobie o nim myśleć? Możemy. Billy? Rozerwij nas jako. Ty nas lepiej nie zostawiaj z nim. Co masz? Zastępca Marka. A czemu ty, Billy, tutaj, zamiast siedzieć z jakąś ładną dziewczyną w domu, to siedzisz tutaj na tym kanale? Hmm? Bo przez godziny pracy dosyć ciężko z tym towarzyskim u mnie i tak sobie czasami tutaj wpadam o tej porze. Aha, bo ty jesteś w pracy, tak? Znaczy, pracuję na takie dosyć późne godziny, więc jakby dosyć a ciężko... No, ale myśmy kiedyś już rozmawiali, bo mówiłeś to samo, że w jakiejś ochronie pracujesz, czy tam coś takiego, nie? Nie, ja nie pracuję w ochronie, ale jakby pracuję na inny rynek troszeczkę, więc pracuję na inne godziny kompletnie jakby niż polskie. Na amerykańskim rynku prawie... A pouczyłbyś mi angielskiego? Ja potrzebuję sobie moje filmy... Potrzebuję sobie jakieś dialogi w moich filmach przetłumaczyć, takie proste, żeby mieć po angielsku jakieś ścieżki. Pomógłbyś mi w tym? Jak będę miał troszkę wolnego czasu, to myślę, że jak najbardziej. A kiedy będziesz miał? Nie. No, myślę, że jakoś odezwę się na dniach, żeby coś potwierdzić, ale chwilowo... Konkrety, kotek. Konkrety. Bajerujesz, to daj konkrety. No, po prostu nie obiecuję niczego, czego nie mogę spełnić, więc jakby jestem ostrożny z tym, co mówię. Siemanko, widzę, że chyba coś mnie ominęło. Dobra, weź, koleś. Tak, tak, pan ominęło, pan już jest spóźniony. Elka już... Elka już znalazła zastępstwo na ciebie. Ale wiecie... Elo. Ale wiecie,
Ale wiecie, co ja sobie wyobrażam? Że my jesteśmy na takiej imprezce, kobietki wszystkie, nie? I Billy przychodzi, puka do drzwi, w jakichś takich jeansach, w jakimś tam stroju, tak, na koszulka, taka amerykańska. Na takich zamkach od środka, nie? I zaczyna tańczyć, rusza sobie tym tyłeczkiem, nie? Tańczy tą, w pewnym momencie łapie te jeansy, szarpie, ten zamek się rozpina i Harald zostaje w samych slipkach, jakichś takich niebieskich. I tańczy do nas, jest taki opalony, nie? To jest dobra, to trzeba zrealizować. A my sobie cieszymy. Wow! Ela, to jest twój panieński, Elu. Erotyczne. No dobrze. Kurde, fajnie by to było, nie? Tak. No możesz zacząć pisać na Wattpadzie albo nam na Discordzie. Każdy by czytał takie książki. I ten, on by sobie tańczył, można by sobie go tam troszkę podotykać, nie? Trochę zasłuchane, tak, no. Jakbyśmy się podzieliły. No niestety. Niestety jesteśmy, kurde, gdzieś w różnych miastach, jak to zrealizować, to marzenie. Wesoło macie tutaj dzisiaj. Musimy, Elu, zrobić spotkanie, no. Proponuję jakieś babskie spotkanie w Krakowie, ja się piszę. Tylko dla kobiet. Plus Billy. No i on tam jakiś ten show, a my nie przyjmuj się, Billy, my sobie tak żartujemy, nie, słuchaj, jesteś całkowicie bezpieczny. Nie, jest to spokojnie. Ja bardzo słuchaj, jesteś w domu, nie wiadomo gdzie, wiesz, nikt cię tam nie dopadnie, nie bój się. Dopóki nie powiesz adresu. Popuść wodze fantazji, Billy. Uwolnij się. Myślę, że chyba już powoli faktycznie trzeba iść spać. Słuchajcie, ja się tak wygłupiam, bo musimy mieć świadomość, że jesteśmy nagrywane, nie? No i co? Więc wypada na koniec się jakoś z tym Billym umówić, nie? Ale przecież to jest drugi adorator. Ale ty umiesz tańczyć? Mógłbyś dla nas zatańczyć? Czy nie? Ale bardziej jestem jakimś takim, nie wiem, jeśli bardziej to już piszę wiersze niż tańczę, tak że bardziej może od tej strony bym się... Ale ci już jesteś wysportowany? Znaczy jeżdżę na desce, bardziej atletyczny niż wysportowany, ale taki... Znaczy ja jestem szczupły, no przez modeling zawsze byłem szczupły, więc... A i wiersze piszesz? Ja chciałam powiedzieć, że on jest chyba jakiś nierealny. Wiersze pisze atletycznie, jest z głosem. To jest po prostu niemożliwe, że taki facet siedzi tu o pierwszej. No czekaj, to ściema. No to powiedz jakiś wiersz, no. Nie wiem, w butonierce Jasińskiego ostatnie trzy wersy? To nie jest twój. Znaczy, swoich nie pamiętam, bo już tego nie pisałem, natomiast no, ciężko było z natchnieniem i też ciężko... Ale ułóż jakiś wiersz teraz na poczekaniu. Na przykład... może być haiku. Tylko po polsku. Na przykład tak. Ciemna noc za oknem. W sercu pustka. Czekamy na nowy dzień. Billy, boli mnie trzustka. Pokaż kutasa. Billy rzuca blask na jutrzenki. Nie wiem, musiałam to napisać. Blask. No. No powiedz, ułóż jakiś wierszyk do nas, Billy. Udowodnij, że umiesz te wiersze pisać. Dobra, nie będziemy go testować, no. A czemu? Prościej się tworzy jakby pod jakimś natchnieniem, pod jakąś muzą, więc, a ja to od kilku lat przyznam, no nie miałem zbyt dużej weny, więc no, nie tworzyłem, także... A, właśnie to pierdolę. Nie jest tak na zawołanie. Nie, mówię poważnie. To nie jest tak trochę na zawołanie. No to tak, mówisz, że piszesz wiersze, a potem, że od kilku lat nie pisałeś, no. Nie, to jest tak, że pisał, tak? Się pisze cały czas, no. Dobra,
Pisałeś w szkole podstawowej, już nie piszesz. Nie, pisałem jeszcze nie tak dawno temu i też dla niektórych kobiet, ale to uważam, że każdy ma jakieś w tym momencie, bo nie mam natchnienia i to też jest takie dosyć... No artysta musi być natchnieniem. Chyba nie, nie. Nie, no, my cię natchniemy. My cię natchniemy, nie martw się nic. Tego jestem pewien. To dla Elżbiety nie napiszesz? Nie, no to ona pisze, ja już popracuję. Dawaj, dawaj, ja musiałem czytać, ty teraz dawaj swoje wiersze. Słuchajcie, kochani, nie ratujesz. Ja się muszę kłaść spać, także ja chciałam się pożegnać. Bilego mamy już namierzonego, a ten drugi w te głosi, kto on używa generatora głosu, tak, ten kolega? Ja. Tak, to skater. No, no, on zawsze z tym głosem wbija, nie? On ma po prostu panterne jądra. Ten drugi tylko dużo gada. Hejter. Wiem, to ja znam go. Słuchajcie, kochani, to ja się rozłączam, no to pa, dobranoc, nie martwcie się nic, wszystko będzie dobrze. I co? No, dzisiaj czwartek się już zaczął. Trzeba przeżyć czwartek, jutro wstaniemy, a w piątek ja robię live'a, muszę sobie coś wymyśleć, żeby jakoś... jakiegoś lokalu w Krakowie, żeby tam zrobić live'a? Przyjdź do Warszawy. Halo? Przyjdź do Warszawy. No nie, nie, w Krakowie muszę gdzieś do kogoś wbić, do jakiegoś ładnego mieszkanka. Nie macie jakiegoś lokalu fajnego? Bili, też masz? Bo jestem w delegacji, więc jestem przelotem, że tak się mogę wyrazić. Mhm. Bo ja muszę w Krakowie sobie wyczaić jakiś fajny lokal, bo już tutaj w mieszkaniu wszystko mam sfilmowane ze wszystkich stron. Ale nie, to ja coś wykombinuję. Napiszę sobie jakieś ogłoszenie, może mnie ktoś tam gdzieś zaprosi albo sobie coś wynajmę. A jak nie, to zrobię sobie tutaj, gdzie mieszkam. No, a nie możesz ale chciałam... kamerki włączyć i po prostu na żywo z nami rozmawiać? Ale kiedy? No nawet podczas takich rozmów byś mogła na przykład wejść z komputera i włączyć kamerkę. A nie można po prostu rozmawiać? Ale to się tak da? Z wideo? Bez wideo. Tak, da się, z wideo. Możesz nawet ekran swój udostępniać nam. Aha. Ale to trzeba za pośrednictwem laptopa? Z telefonu też możesz, bez problemu. Zobaczę. Tak ciekawości. Ale to nie zawsze to chodzi, nie? Musi być maksymalnie 25 osób, żeby to działało. A jest więcej. Ale nie podaje rozpocząć nagrywanie. Idzie coś. Nie, nie, bo tam jest jakiś limit osób, nie? No musi być 25. No, a teraz jest więcej, nie? No, sporo więcej. Coś mnie wyrzuciło. To nie jest telefonu, coś nie mogłam tego obczaić. Ale to ja się dowiem. Słychać mnie? Tak, tak. Kochani, to ja się już idę spać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Nie wiem, mam nadzieję, że nas nie nagrywali, a jak nagrywali, no to trudno, nie? No. Dobranoc. No to ten, fajnie, że sobie Bilego żeśmy tutaj oswoiły, to przynajmniej coś ciekawego będzie na tym nagraniu, nie? Uciekł już jak każdy.
Oswoiły. Ale tu jestem. No, no, to dobrze. Słuchajcie, no to fajnie, no to dobranoc, kochani, trzeba się przespać. Ale trochę się uspokoiłam, bo tak, powiem wam szczerze, że zanim się połączyłam, to mi się w ogóle płakać chciało. Nie płacz. A dlaczego? Co się stało, Elu? Nie, tak ogólnie, jakoś tak jestem bez życia. Ale zapomniałam sobie o tym. Ale na początku... Na początku to się kiepsko czułam, zaczęłam mówić o tej, że jakbym sobie zorganizowała swój pogrzeb, to kilka osób wyszło z tego czata. Opowiadałam, że sobie chcę coś tam zrobić fajnego na swoim pogrzebie, jakąś imprezę, nie? I kilka osób wyszło z czata. No przyszło na... No, ale to już nie, już o tym nie myślę. Trochę się rozruszałam teraz. Słuchajcie, to nie martwcie się, no to życzę wam miłego czwartku. Rozruszałam się. Tak. Idziesz? No nie, ale w sensie, że nie jestem tam rozruszana, jakaś ożywiona, ale mam lepszy humorek po prostu. Okej. Okay. Tak, ja to myślę, że jak człowiek jest przygnębiony, to musi czymś zająć umysł, czymś tam... Wiem, o co chodzi, to samo. Rozmową, czy tam coś, nie, żeby nie myśleć o tym smutku. Słuchajcie, to miłego wieczorku, dobranoc, papa, kolorowych snów. I... No, no to pa, ja się wyłączam, papa. Pa. Bye, bye.